Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po pierwsze porozmawiamy sobie o problemach związanych z ogólnym kontem Shakes and Fidget, dlatego że pojawia się mnóstwo pytań jednych i tych samych, tak na dobrą sprawę, jak się zalogować do SF Toolsa, jak dostać maila potwierdzającego, bo go nie dostaję i tak dalej, także dzisiaj postaram się Wam jakoś pomóc i odpowiedzieć na to wszystko. No i oczywiście druga część filmu to będzie konkursik, tak jak Wam zapowiedziałem w piątek na karcie społeczność, tak samo na Discordzie, dostałem informację właśnie w piątek, jak nam poszedł kwiecień, jeżeli chodzi o ten mój kod ogólny, no ten kod do strony home.syfygame.net, ile osób go użyło w tym kwietniu i tak dalej, no i ilość jest naprawdę ogromna, naprawdę Wam ślicznie dziękuję, to był w ogóle rekord, jeżeli chodzi o ten miesiąc, o kwiecień w sensie, myślałem, że marzec to będzie rekord, bo tam były te paczki zimowe i tak dalej, no ale kwiecień pobił ten marzec i to pobił dość mocno, więc ślicznie Wam już na wstępie dziękuję, oczywiście konkursik będzie ponownie na 400 PSC, tak jak zresztą miesiąc temu, no bo mówię, ilość użyć była bardzo duża, nawet troszkę większa niż w marcu, więc po prostu zrobimy taki sam duży konkurs, ale do tego zaraz przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no a my chyba możemy przechodzić do problemów związanych z ogólnym kontem Shakes and Fidget. Przede wszystkim logowanie na SF Toolsa, bo dużo osób mnie pytało, jak to teraz robić, dlaczego się nie mogę zalogować i tak dalej, no i już Wam tutaj pokazuję, jak powinniście to w tym momencie robić. Oczywiście jeżeli chodzi o SF Toolsa, to już nagrywałem masę filmów na ten temat, co to jest, do czego służy, więc myślę, że każdy już wie, kto chce wiedzieć, o co chodzi. Natomiast właśnie, zmieniło się w tym momencie logowanie, no i to logowanie wygląda teraz tak. Zobaczcie, wpisujecie sobie po prostu swoją nazwę konta tego ogólnego Shakes and Fidget, swój login, czyli w moim przypadku jest to neutral, no i wpisujecie hasło, jakim się logujecie do tego ogólnego konta Shakes and Fidget, no i klikacie kontynuuj. Później pojawia Wam się takie okienko. No i tutaj wiadomo, jeżeli ktoś ma z tym kontem ogólnym Shakes and Fidget połączonych kilka postaci, no to będzie sobie mógł wybrać, którą postać chce w danym momencie zeskanować. Tak jak widzicie to na załączonym obrazku. Ja tutaj mam S1, W50, W55, no i wiadomo, wszystkie moje konta. Natomiast jak ktoś ma tylko jedną postać podpiętą pod to ogólne konto Shakes and Fidget, no to wtedy z automatu tą jedną postać mu zeskanuje. Więc teraz po prostu podajecie dane do swojego ogólnego konta Shakes and Fidget, co ja zresztą mówiłem i tam Wam nawet taki dopisek dałem w tym filmie o tym koncie, no ale raczej nie do każdego to dotarło, więc teraz to prostuję. W tak prosty sposób możecie się do tego SF Toolsa w tym momencie zalogować. Nie trzeba już podać żadnego serwera po małpce ani nic takiego, tylko po prostu dane do swojego ogólnego konta Shakes and Fidget. Także myślę, że ten temat mamy zamknięty, no i teraz lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o potwierdzenie maila, to niestety, no jest problem. Jest problem z tym potwierdzeniem, dlatego że wielu osobom nie dochodzi. To nie jest wina tam, wiecie, waszej strony, że tak powiem. Nic się nie dzieje, po prostu dużo osób ma problem z tym, że to potwierdzenie nie przychodzi. Wiadomo, należy sprawdzić tam spam, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Należy dokładnie przejrzeć tą skrzynkę pocztową. No ale tak jak mówię, wielu osobom to potwierdzenie najzwyczajniej w świecie nie przychodzi. Jeżeli nawet po kilku godzinach nie dostaniecie tego potwierdzenia, to najlepiej się skontaktować z supportem, napisać tam ticket, tutaj zresztą jak sobie wejdziecie, gdzie to było, chyba jak w lewym dolnym rogu klikniecie ten znak zapytania, pomoc i obsługa, to dokładnie, macie tutaj zakładkę obsługa, no i możecie po prostu z tym supportem się skontaktować i napisać, o co chodzi, że Wam mail nie przychodzi, no i powinniście to sobie po prostu załatwić. Bardzo ważna informacja, zanim potwierdzicie swoje konto, Shakes and Fidget to ogólne, nie łączcie z nim żadnej postaci, to jest bardzo ważne, to jest wręcz najważniejsze, bo widziałem, że kilka osób tak zrobiło. Były plotki, że zanim potwierdzicie to konto ogólne, to nie da się połączyć postaci. No ale pamiętajcie, zresztą jak zakładaliśmy to konto na odcinku, to tam była informacja, jeżeli nie potwierdzicie konta w ciągu 24 godzin, to dane, które tam podaliście, znikają. No i widziałem przypadki, już nawet kilka takich przypadków, że po prostu ktoś sobie to konto stworzył, połączył swoją postać, nie potwierdził tego konta ogólnego, bo mu nie przychodził mail albo zapomniał, nie wiem. No i to konto ogólne wraz z jego postacią mu znikało. Oczywiście to nie jest tak, że wasze konto się usuwa,
tylko normalnie ono tam jest w bazie danych, czy jak to tam nazwać, no ale po prostu w takiej sytuacji no nie będziecie mogli się na to konto zalogować, będziecie musieli pisać na support, będziecie musieli czekać, aż wam to konto jakoś oddadzą, że tak powiem, no i po prostu stracicie może jeden dzień gry, dwa dni gry, teraz był weekend, support weekendy zazwyczaj nie odpowiada, więc po prostu pamiętajcie, żeby tego nie robić. Zanim to konto nie będzie potwierdzone ogólne Shakes & Fidget, to nie łączycie z nim żadnej postaci, to jest bardzo istotne. Konto odzyskacie co prawda, ale raz, że mówię, stracicie pewnie kilka dni gry, no to jeszcze będziecie się musieli z supportem dogadywać, no i ogólnie zrobicie sobie więcej problemów. Nie ma totalnie sensu, no to jest bardzo ważne, bo widziałem, że naprawdę sporo osób tak zrobiło. Kolejna sprawa to jest jakieś tam wylogowywanie z tego ogólnego konta Shakes & Fidget. Wiadomo, jak się tutaj logujemy do tego ogólnego konta, no to mamy taką opcję nie wylogowywuj mnie. Niestety ta opcja do końca nie działa. Zdarzy się tak nawet kilka razy dziennie, że nas nagle losowo z tego konta wyloguje, musimy się zalogować ponownie. Zdarzy się tak, że nie możemy się zalogować, bo tam pisze chyba, że usługa w tym momencie jest niedostępna, spróbuj później czy coś takiego. To się zdarza nie tylko, że tak powiem wam, nie tylko jakiejś konkretnej osobie, tylko każdemu. Wczoraj na przykład nikt do ogólnego konta, wczoraj czyli w niedzielę, nikt do ogólnego konta Shakes & Fidget nie mógł się zalogować przez jakieś tam pół godziny około, z tego co wiem, bo coś tam im padło i po prostu nie dało się tego zrobić. Tak więc no to konto jest fajne, ale też ma dużo minusów. Ktoś, kto nie miał żadnej postaci połączonej z tym kontem, po prostu ich nie łączył, bo nie chciał czy coś, mógł sobie wczoraj wejść normalnie przez te pół godziny. No osoby, które mają podpięte postacie pod to konto ogólne, niestety nie mogły się zalogować, więc to jest normalne. Takie błędy wyskakują, ta opcja nie wylogowywuj nie działa tak jak powinna. To ma każdy niestety w tym momencie. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później to naprawią. Więc to kolejna rzecz, o którą dość często pytaliście. No i jeszcze jedna ważna informacja, mianowicie nie łączcie konta z żadnymi Steamami, żadnymi Facebookami, ani nic takiego. To zresztą też wam mówiłem właśnie na tym filmie, gdzie tworzyliśmy to konto, no ale widziałem, że nie wszyscy posłuchali. Widziałem masę pytań, że ktoś połączył swoje konto ogólne Shakes & Fidget ze Steamem, no i potem na telefonie nie miał opcji z oczywistych względów połączyć tego konta ze Steamem i po prostu się nie mógł zalogować. Musiał również pisać na support i również oni mu tam musieli to załatwiać, więc nie ma sensu. Normalnie podajcie swojego maila, którego używacie na co dzień, zgaduję, że każdy takowego używa, i po prostu będziecie mieli zwykły login i hasło i będziecie mogli się logować i na komputerze, i na telefonie przy pomocy właśnie tego loginu i hasła, a nie tam jakichś Facebooków, Steamów i tak dalej. Odradzałem wam to, ale i tak sporo osób to zrobiło, bo tak jak mówię, widziałem dość dużo takich pytań generalnie. Także to kolejna sprawa, zignorujcie tego Steama, normalnie załóżcie sobie to konto i powinno być ok. Co mogę jeszcze dodać? Widziałem chyba jakieś tam błędy, kod błędu 9001 czy coś takiego. Tak się chyba dzieje, jeżeli właśnie połączycie za pomocą Steama to swoje ogólne konto Shakes & Fidget, czy tam jakiegoś Facebooka, czy App Store'a, czy jak to się tam nazywa wszystko, i po prostu wam się to wykrzacza. Na telefonie nie działa, załóżmy, albo potem na komputerze nie działa, jak założycie przez telefon. No są takie kwiatki, dlatego mówię, lepiej użyć normalnego maila, lepiej użyć loginu, hasła i wszędzie bez problemu można się zalogować. Już nie wspominam oczywiście o zrobieniu aktualizacji aplikacji Shakesowej na tam telefonach, na Steamie i tak dalej. To myślę, że już każdy ma zrobione. Więc tyle. Tyle takich błędów, które gdzieś tam się przewijały, tyle takich pytań się pojawiało, więc postanowiłem na nie odpowiedzieć. Krótko, zwięźle, jeżeli macie jeszcze jakieś problemy, to piszcie w komentarzu, postaram się wam jakoś odpowiedzieć i pomóc. No ale generalnie większość takich problemów, których tutaj nie omówiłem, no to ja wam nic na nie nie poradzę osobiście, nic wam nie pomogę. Jak macie jakieś inne jeszcze błędy, coś tam się dzieje nie tak, no i wiadomo o co chodzi, to sobie skontaktujcie się z supportem, po prostu wchodzicie tutaj w lewy dolny róg, macie ten znak zapytania, tak jak już powiedziałem, macie zakładkę obsługa, no i wszystko powinno śmigać. No jak tam napiszecie, wyjaśnicie o co chodzi, jaki macie błąd, oni wam powinni pomóc. Więc jak właśnie wam konto zniknęło, bo nie potwierdziliście, a połączyliście postać, jak tam coś się innego zadziało, że nie możecie uzyskać dostępu, no to niestety nie pozostaje wam nic innego jak kontakt z supportem, no bo no już na to niestety
niestety nic nie mogę poradzić. No mi mówię, ja używam tego od samego początku, zresztą widzieliście na odcinku, jak zakładałem to konto, no i mi można powiedzieć, że wszystko śmiga. Poza takimi błędami właśnie, że mnie raz na jakiś czas wyloguje, poza tym, że nieraz usługa nie działa i nikt się nie może zalogować, ja też to mam, ale to jest raczej krótka sprawa, mówię, ostatnio najdłużej to było wczoraj pół godziny, no to to konto jako tako działa i jest w miarę wygodne, co by tutaj nie mówić, tylko że no właśnie, ja połączyłem to normalnie z mailem, bez tam żadnych Steamów, Facebooków, dlatego jakichś większych problemów z tą usługą, że tak powiem, nie mam. Dobrze, no i teraz przechodzimy sobie do naszego konkursu. Już tutaj zapowiedziałem troszkę na początku, no ale właśnie, dostałem w piątek informację, ile razy użyliście tego kodu twórcy na stronie home.syfygame.net. Macie wszystko na banerku zresztą nad moją głową. Ile razy użyliście tego kodu? No i ilość była ogromna. Ilość była jeszcze większa niż w marcu. Może na początku przesadziłem, że o wiele większa, ale po prostu większa, co mnie zdziwiło, szczerze mówiąc. No bo mówię, w marcu były te zimowe paczki i też dużo osób mi wysyłało, że kupuje i tak dalej. Więc myślałem, że będzie podobna bądź mniejsza, a się okazało, że jeszcze była większa, no i za to wam ślicznie z całego serca, może to brzmieć komicznie, bo co miesiąc na każdym filmie to mówię konkursowym, no ale wierzcie mi lub nie, bardzo szczerze dziękuję, dlatego że jest to dla mnie coś niebywałego, szczerze mówiąc, bo po prostu, co już powtarzałem wielokrotnie, ja w Shakesa budowałem ten kanał 3 lata, już teraz prawie 3,5 roku w sumie niedługo będzie i nigdy z tego jakiś większy pieniędzy nie zarabiałem, dlatego że no wiadomo, wyświetlenia nie są jakieś wysokie, nie ma tam jakoś nie wiadomo ilu wspierających na YouTubie, jakichś subów na Twitchu, więc po prostu coś tam zarabiałem, no ale to były dość malutkie pieniądze. No a teraz dzięki temu kodu twórcy, że tak powiem, mogą one się dość znacznie, myślę, zwiększyć jednak, bo mówię, sporo osób tego używa. Już wam powiedziałem na tym odcinku o paczkach specjalnych, że za każdą transakcję, jaką robicie na tym sklepie internetowym home.syfygame.net, ja dostaję 5%, bo to jest informacja publiczna, ja nie wiedziałem o tym, no ale już wiem, więc po prostu mogę wam powiedzieć, że nieważne, czy kupujecie pakiecik za tam jakieś 20 zł, ten najtańszy, czy nawet klepsydry za 12 zł, bo chyba tyle kosztuje ten najtańszy pakiet klepsydr, czy za 400 zł, ja ze wszystkiego dostaję 5% bezpośrednio dla siebie i oczywiście ślicznie wam dziękuję, po prostu ślicznie wam dziękuję, chciałem powiedzieć, bo jest to bardzo miłe, że mojego kodu tak licznie używacie, no i tak jak wam obiecałem, oczywiście po raz kolejny konkursik z tej okazji zrobimy. Więc tutaj podziękowania ode mnie. Myślę, że wszystko powiedziałem co do tego. Dostałem informację, tak jak mówię, w piątek. No i dlatego też ten konkurs robię za kwiecień. No ale to jest konkurs majowy, bo ja zawsze się staram. Bo ja po prostu ilość tego, co chcę przeznaczyć z tego, co tam dostanę z tego kodu twórcy na te konkursy dla was, czy tam giveaway'e. Po prostu wiecie, chcę wiedzieć, jak mi poszedł dany miesiąc i dopiero ile sobie mogę na taki konkurs przeznaczyć. Z racji tego, że ilość była nawet większa niż w marcu, to mogę sobie przeznaczyć po raz kolejny 400 zł, więc 400 PSC będzie do wygrania w tym konkursie. Już tak przejdźmy, żeby się tutaj nie rozwodzić. No i właśnie, standardowo będzie to podzielone na dwa. Po pierwsze, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w jednym giveawayu, że tak powiem. Po pierwsze, subskrybować ten kanał, musicie być po prostu widzem, więc jeżeli nie subskrybujecie, nie macie dzwona, to zróbcie to. Po drugie, zostawić kciuka w górę pod tym filmem, to też będzie oczywiście bardzo miłe. No i po trzecie, napisać jakiś komentarz, po prostu kontakt do was, tylko żeby to nie był adres e-mail, bo jak podacie adres e-mail, to niestety YouTube tak jakby z automatu te komentarze wykrywa z adresem e-mail i usuwa, dlatego też najlepiej jakby to był jakiś Discord, może jakaś nazwa na Instagramie, no coś takiego, po prostu jakiś kontakt do was, żebym wiedział, z kim się skontaktować standardowo, jak dana osoba wygra to 200 PSC. I właśnie w ten sposób możecie sobie zgarnąć 200 PSC, no a drugie 200 PSC jest przeznaczone dla osób, które wysyłały mi, jak używały mojego kanału, jak używały mojego kodu na tej stronie. Jak ktoś jest na Discordzie, to wie, że tam jest coś takiego jak kanał Kodzik Twórcy, no i tam po prostu jak rozstrzygamy konkurs, ja tam piszę, kto wygrał w danej edycji tego konkursu, czyli teraz była ta kwietniowa, teraz mamy majową, którą w tym momencie ogłaszamy.
ogłaszam, po prostu wiecie, piszę, że tam zwyciężył z kanału Kodzik Twórcy ta osoba, która mi wysłała screena, z komentarzy ta osoba, zamykamy ten etap i wszystkie screeny, które mi dosyłacie po tym etapie są brane pod uwagę w kolejnym tak jakby giveaway'u. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, jak to działa, więc mówię, w tym momencie mogę wam pokazać screena, w tym momencie tak wygląda lista obecnych osób, które są brane już pod uwagę do tego konkursu. Jak widzicie, jest dość spora, mamy 71 osób, no i każdy ma swój numerek i te numerki ja potem losuję, no żeby wybrać zwycięzcę, nie? Żeby generalnie wybrać zwycięzcę. Więc tak to tutaj wygląda. Także powtarzam, 200 PSC poprzez zostawienie subskrypcji na kanale, kciuka w górę pod tym filmem i w komentarzu jakiegoś kontaktu do siebie, najlepiej Discord albo nazwa na Instagramie, bo mówię, jak podacie adres e-mail, to pewnie ten komentarz wam YouTube usunie z automatu. No a drugie PSC będzie losowane, drugie 200 PSC będzie losowane właśnie spośród tych osób z kanału Kodzik Twórcy. Można jeszcze przez ten tydzień, bo ogólnie konkurs, ja tak zawsze robię, trwa tydzień, czyli prawdopodobnie jak ten film wlatuje w poniedziałek, to ja za tydzień w poniedziałek na streamku wylosuję to i skontaktuję się ze zwycięzcami. Więc mówię, jeżeli chodzi o tutaj ten tydzień przyszły, który teraz jeszcze będzie do następnego poniedziałku, wiadomo, jak mi coś wypadnie, nie będzie streama w poniedziałek, to zrobimy to we wtorek, no to z tym nie ma problemu, ale jeszcze można do mnie dosyłać po pierwsze te screeny, jak używacie mojego kodu. Jeżeli kogoś tutaj nie ma, można do mnie pisać, bo tutaj na tym screenie powinny być wszystkie osoby, które do tej pory po tym konkursie kwietniowym do mnie wysłały screeny, więc jak kogoś nie ma, to też niech się odezwie do mnie, jeszcze ma tydzień na to, bo może kogoś przeoczyłem, może coś, wiadomo, różnie to bywa. No i co? Po tygodniu, w następny poniedziałek, jak będzie streamek, albo no po prostu we wtorek, zobaczymy, raczej w poniedziałek, wylosujemy sobie zwycięzców, jedno PSC idzie do tych osób, które mi wysłały, jak używają, wysłały screeny, bądź też co niektórzy filmiki wysyłali, jak używały tego mojego kodu, jedno 200 PSC idzie do któregoś zwycięzcy właśnie z tego kanału Kodzik Twórcy, no a drugie idzie do kogoś z komentarzy. Osoby, które mi dosyłały te screeny i po prostu chciało im się screenować, jak używają czy coś, mają tak jakby dwie szanse. O to w tym chodzi, bo mogą się zgłosić oczywiście i w komentarzu na YouTubie i są automatycznie zgłoszone poprzez wysłanie do mnie screena. Wszystko, chyba wszystko jasno wytłumaczyłem, żeby tutaj nie było wątpliwości. Jakby jakieś się pojawiły, to oczywiście też w komentarzach możecie pytać, ja tam się postaram wam odpowiedzieć. No i co tu mogę dodać? No osoby, które mi wysłały screena, mają dwie szanse, nie? To jest tak w ramach podziękowania, że komuś się chce to screenować, jak używa tego mojego kodu i do mnie podsyłać. Lista jest dość długa, w ogóle nie wiem, czy to wszystko dobrze widać i wyraźnie, no ale zrozumiecie, o co chodzi. Te screeny z kodami, jak używacie, czy tam właśnie filmiki, bo też mi co niektórzy filmy wysyłali, można do mnie wysyłać na Discordzie, można na mailu, można na Instagramie. Ja odkąd te konkursy robię co miesiąc, sprawdzam te sociale, że tak powiem, regularnie i dzięki temu po prostu każdego na ten kanał dodaję, żeby to, wiecie, było potem, no żeby było udokumentowane, że tak powiem, że takie osoby mi wysłały i tak dalej, i tak dalej. Jak za tydzień zamkniemy ten konkurs, czyli już oczywiście podam zwycięzców i już ten etap będzie zamknięty, wyślę im dla jednej osoby to 200 PSC i dla drugiej osoby 200 PSC, to będzie można od nowa do mnie te screeny wysyłać i będą one brane pod uwagę w kolejnym konkursie, czyli to już będzie czerwcowy, ale jeszcze oczywiście nie podam wam, jaka to będzie wysokość, no ile po prostu PSC, dlatego że dopiero na początku czerwca pewnie dostanę informację, jak nam poszedł maj. I tak to pewnie będzie wyglądało co miesiąc, ale ja to wolę co miesiąc również powiedzieć. Dobrze, jeżeli byłyby jakieś pytania, to pytajcie, oczywiście tak jak mówię w komentarzu, piszcie ten kontakt do siebie, jakiś Discord, jakiś tam Instagram czy coś takiego, byleby nie adres e-mail. No i co wam mogę dodać? Chyba tyle, chyba ogólnie tyle. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Po raz kolejny konkursik na 400 PSC, 200 do jednej osoby, 200 do drugiej. Myślę, że wszystko jasne. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę zostawiajcie pod tym filmem. Dziękuję wam pięknie za używanie kodziku, bo no mówię, naprawdę jestem w szoku, że aż do takiej liczby osób docieram i że tyle osób tego kodu używa na tej stronce.
on oczywiście działa, bo tu też nie powiedziałem, nieważne co kupujecie, możecie kupować jakieś pakiety specjalne, możecie kupować zwykłe pakiety z grzybami, możecie nawet kupować klepsydry, bo tam też się da wpisać kod twórcy, no i to wszystko śmiga, to wszystko działa i nie ma po prostu żadnego problemu, to wszystko się, że tak powiem, liczy i te screeny możecie do mnie wysyłać. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę zostawiajcie, no i życzę Wam oczywiście udanego popołudnia. Trzymajcie się i cześć!